Jerzy Urban należy do jednych z największych skandalistów w naszym kraju. Pomimo wielu negatywnych opinii krążących o nim od dawna, nie można mu odmówić tego, że zna wiele wpływowych osób. Dlatego też posiada ogromną wiedzę, o której być może nie mówi się głośno. Jerzy Urban przez wiele osób kojarzony jest najbardziej ze swoich licznych kontrowersyjnych wypowiedzi. Wypada jednak zauważyć, że często jest on w stanie poruszyć wiele wątków bardzo ważnych z perspektywy danej sprawy. Nic dziwnego, że jego wypowiedź w tak delikatnym temacie jak śmierć Andrzeja Lepera z miejsca wyróżnia się na tle innych zdań w dyskusji na ten temat. Jerzy Urban powiedział niedawno, jaka prawda stoi za ostatnimi chwilami znanego polityka. Jerzy Urban szczerze o ostatnich chwilach Lepera przed śmiercią. Śmierć Andrzeja Lepera wstrząsnęła całą rodzimą polityką, a jej echa odbijają się na niej do dzisiaj. Przewodniczący Samoobrony został znaleziony martwy w siedzibie swojej partii 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura na skutek postępowania orzekła, że polityk popełnił samobójstwo. Śledczy ustalili, że cierpiał na depresję, która była wywołana przez jego polityczny upadek i wielkie zadłużenie. Jednak już od pierwszych dni po jego śmierci zaczęły pojawiać się liczne teorie głoszące, że polityk nie targnął się na swoje życie. Andrzej Leper miał rzekomo wejść w posiadanie informacji. Które w bardzo dużym stopniu obciążałyby najważniejsze persony w Polsce. Według niektórych osób, czynu ostatecznego rozwiązania kwestii przewodniczącego. Samoobrony miały podjąć się tajne służby, które upozorowały wszystko na samobójstwo. Na ten moment nikt jednak nie przedstawił niezbitych dowodów na poparcie takich teorii spiskowych. Nic nie jest jednak wykluczone, biorąc pod uwagę, że nawet po kilku latach ważne persony decydują się poruszać temat. Jedną z nich jest Jerzy Urban, który właśnie wrócił do wspomnień dotyczących Andrzeja Lepera. Jerzy Urban uczestniczył niedawno w sesji pytań i odpowiedzi. W formie facebookowej transmisji na portalu tygodnika Nie. Pośród wszystkich zadanych mu pytań jedno wyróżniało się szczególnie. Były polityk został zapytany o to, czy wierzy, że Andrzej Leper faktycznie popełnił samobójstwo. Jego odpowiedź nie pozostawia miejsca na jakiekolwiek domysły. Tak.
Byłem u niego przed śmiercią i był tak żałosny, samotny, tak opuszczony, w takim zakurzonym. Brudnym lokalu, że to pachniało samobójstwem, odpowiedział stanowczo były rzecznik prasowy rządu PRL. Skandal. Jerzy Urban został dziś skazany za obrazę uczuć religijnych. Na 120 tysięcy złotych grzywny i pokrycie kosztów sądowych w wysokości 28 tysięcy złotych. Czytamy we wpisie opublikowanym na koncie tygodnika, nie na Facebooku. Za wydrukowany w nie niewinny obrazek zdziwionego Jezusa dostał karę 3 razy. Wyższą niż chciała prokurator i najwyższą w historii Polski za tego typu przestępstwo. Po raz kolejny przekonujemy się, że żyjemy w państwie wyznaniowym, dodano. Karykatura z symbolem kultu Najświętszego Serca Jezusowego na piersiach. Którą wpisano w znak zakazu, została opublikowana w tygodniku Nie w 2012 roku. Proces ruszył 2 lata później. Prokuratura przekonywała, że wolność wypowiedzi nie jest nieograniczona. Oskarżony, pomimo przewidzenia skutków publikacji karykaturalnego wizerunku Chrystusa, godził się na to, że może on obrażać uczucia religijne chrześcijan. Nie sposób uznać, aby oskarżony z takim doświadczeniem życiowym nie zdawał sobie sprawy. Z tego, iż Najświętsze Serce Jezusowe jest przedmiotem kultu chrześcijańskiego. Podkreślił w uzasadnieniu wyroku sędzia Rafał Stępak z Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Andrzej Lepper był jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich polityków okresu postkomunistycznego. Obecnie opinia publiczna skupia się na kontrowersyjnej sprawie doradcy działacza Piotra T. któremu postawiono kilka zarzutów związanych z posiadaniem i rozpowszechnianiem dziecięcej pornografii. Już 9 listopada mężczyzna usłyszy wyrok. Andrzej Lepper zaufał Piotrowi T. w swojej burzliwej bardzo kontrowersyjnej karierze politycznej. Dziś biznesmen znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Która jest związana z popełnionymi przez niego prawdopodobnie przestępstwami. Jest bowiem oskarżony o posiadanie 200 GB plików dziecięcej pornografii, także w celu jej rozpowszechniania. Co więcej, większość materiałów, wśród których znajdowały się także treści erotyczne z udziałem zwierząt oraz z użyciem fizycznej przemocy, miał przechowywać na specjalnych nośnikach w Kambodży, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Japonii. Jak twierdzą śledczy, w obliczu zebranych dowodów wszystko wskazuje na jego winę.
dlatego najpewniej zostanie skazany. Andrzej Lepper mu zaufał. Dziś o doradcy polityka mówi cała Polska. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy bezsprzecznie wskazuje, że oskarżony jest winny popełnienia zarzucanych mu czynów. Powiedział w rozmowie z mediami prokurator Adam Borkowski. Reprezentujący prokuraturę okręgową Warszawa-Praga. Sam ten nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Jak twierdzi, ktoś musiał podrzucić mu materiały w czasie szkoleń. Które przeprowadzał w domu na prywatnym sprzęcie. Uczestnicy wspomnianych spotkań zarzekają się za to, że w ich czasie używali jedynie markerów i tablicy. W obronie biznesmena i doradcy politycznego staje grono jego najbliższych, jednak prokurator zaznacza. Iż ich słowa są sprzeczne z wnioskami płynącymi z materiału dowodowego, dlatego nie należy w nie wierzyć.